Radioembolizacja jest pewnego rodzaju brachoterapią, natomiast zewnętrzna radioterapia no to jest podawanie energii ze źródeł zewnętrznych. Także różnica jest znacząca z tego powodu, że radioembolizacja będąca formą brachoterapii odbywa się praktycznie w narządzie docelowym i wpływ jej, tak jak wcześniej powiedziałem, na otaczający miąższ wątroby, niezmieniony nowotworowo, jest stosunkowo nieduży. Należy pamiętać o tym, że wątroba jest narządem promieniowrażliwym, czyli takim narządem, w którym zastosowanie energii promienistej może spowodować skutki popromiennego uszkodzenia. Niestety radioterapia zewnętrzna, którą możemy zastosować potencjalnie w leczeniu, wiąże się z tym, że oprócz napromieniowania guza, energia promienista przechodząc przez pozostały miąższ może spowodować tego typu uszkodzenie. To uszkodzenie może być fatalne w skutkach dla pacjenta. Natomiast radioembolizacja, która odbywa się drogą naczyniową, chodzi o zakotwiczone mikrosfery, powoduje tylko napromieniowanie tej określonej tkanki nowotworowej, praktycznie ze znikomym wpływem na pozostały miąższ wątroby. Także jest to znacząca różnica właśnie w efekcie, który osiągamy. Poza tym tu są jeszcze pewne aspekty fizyczne. My wykorzystujemy tak zwane promieniowanie beta, czyli są to strumienie szybkich elektronów, w których penetracja jest mniej więcej 2,5, średnia penetracja 2,5 mm w obrębie tkanki miękkiej do 11 mm maksymalnie. Czyli mówiąc wprost, taki pacjent, który otrzymuje leczenie za pomocą radioembolizacji, praktycznie zdeponowana energia w obrębie pacjenta zostaje w nim. To, co się z niego wydostaje, jest to nieduże promieniowanie, tak zwane wyhamowanie. Natomiast w momencie użycia konwencjonalnej radioterapii to wiadomo, że muszą być spełnione wszystkie warunki standardowego leczenia radioterapeutycznego. I tego typu leczenie, radioterapia zewnętrzna w przypadku guzy wątroby nie ma większego zastosowania.